Siema, znowu się tu grubo bawiłem i trzeba tu posprzątać. Mam takiego Citeka, piątkę, w którym świeci się kilka diod ładowania, ale to nie o tym. Jak ktoś miał taką usterkę, niech da znać. Tu mam sprawną już Citeka piątkę, z tego też będzie film fajny. No i właśnie tego nie mogę rozkminić, nie wiem o co chodzi. Przerzuciłem nawet mikrokontrolery, nie pomogło. Dobra, sprzątam i przechodzimy do dzisiejszego odcinka, nietypowego, bo na Black Friday. No dobra, posprzątałem, już to lepiej wygląda, mam kilka rekwizytów. I o czym jest dzisiejszy film? Głównie o tym, że Renek do mnie napisał, żebyśmy zrobili zestawy rzeźbiarza. Zrobiliśmy dwa zestawy. Zestaw premium, czyli właśnie stacja, której używam i to. I nawet fajny klip zrobiłem. Może wam go tutaj zaraz puszczę. Jaki klip zrobiłem, bo całkiem jestem z niego zadowolony. Chociaż tam zawsze na tych klipach gadam trochę jak robot. Ale o co chodziło? Miałem wybrać cztery moje ulubione groty. No i postanowiłem, że zrobię film, żeby wam jakby wytłumaczyć, dlaczego właśnie te wybrałem. Mam też inne, też ich używam, no ale no te groty trochę kosztują. Więc tak wybrałem taki zestaw grotów, którymi według mnie zrobimy prawie wszystko. Aczkolwiek też jest to trochę nietypowe, bo wybrałem właśnie taką paletę, taką łopatę. Jeszcze jej nie pokazywałem na kanale. Zakupiłem sobie poza tematem, jakby prywatnie sobie zakupiłem. No i co? Ja chciałem wam pokazać właśnie w różnych sytuacjach, na płytach głównych, na przetwornicach, zasilaczach, bo właśnie do takich rzeczy, takie dużo rzeczy naprawiam. Jak wiecie, komputerów nie, to jakaś karta graficzna leży, coś tam też pokażę. To pod mikroskopem sobie pokażemy. Także puszczam wam reklamę, którą nagrałem i z której jestem całkiem zadowolony. No i przechodzimy pod widok na mikroskop i pokażę wam, które groty, dlaczego wybrałem i co nimi można zrobić, jak ja je stosuję, jak je używam. Partnerem odcinka jest Renex. Z okazji Black Week wspólnie z Renexem zrobiliśmy dla was dwa zestawy rzeźbiarza. Zestaw premium, czyli stacja lutownicza, której używam, mata ASD oraz moje cztery ulubione groty. Wąski grot nożowy, ścięty w diament. Gruby grot na dobrze chłodzone pola masowe. Mały gięty grot do precyzyjnej roboty i wielka łopata do szybkiego wylutu goldpinów, wyświetlaczy i transformatorów. Oraz zestaw standard pomniejszony o stację lutowniczą. Pamiętajcie, że na pozostałą ofertę macie 10% rabatu z kodem RZEŚBIARZ10 i pod tym filmem możecie zgarnąć darmową matę SD od Renexu. Szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. Oczywiście przy tych zestawach jest właśnie ta niebieska mata SD, ale maty możecie zgarnąć i właśnie... Dobra, wiecie co? Jeszcze wam coś pokażę, co przyszło 2 dni temu. No, 2 dni temu przyszło coś takiego. Kto mnie ogląda, ten wie. To już leży na wadze. Zobaczcie, 34 kilo. 34 kilo mat SD dla was. Napisałem do Renexu, że jest mega duże zainteresowanie. Przysłali mi nowe maty. No, trochę dożyłem sobie roboty, bo ja muszę to wszystko potem pakować, wysyłać wam, no, ale lubię takie współprace, kiedy widzowie też coś z tego mają, także możecie powiedzieć, napisać w komentarzu: dziękujemy Renex. Także docenić hojność Renexu. No i oczywiście możecie zgarnąć maty. Pod poprzednimi filmami były, pod obecnymi i pod jeszcze kolejnymi. Także obserwujcie, oglądajcie i może wam się uda coś upolować. Dobrze, to temat tego odcinka praktycznie może brzmieć: moje ulubione groty, dlaczego właśnie wybrałem te. Który jest mój grot główny? Nożowy. Tylko nożowy ścięty w diament, beveled edge. On się różni od nożowego zwykłego. Tu mam je właśnie, czekajcie. Po lewej będzie ten ścięty w diament. Ma dłuższą tą krawędź. Widzicie? O, tutaj będzie widać. Patrzcie, on jest taki bardzo długi. A ten jest ostrzej ścięty. I taki ostrzej ścięty miałem w Wellerze. I on jest czasem nieprecyzyjny. Nim wszystkiego nie zrobimy, ale ten lepiej grzeje. Mniej ścięty, bo ma, no jakby im cieńszy grot, tym zawsze gorzej grzeje, nie? Więc ten przedłużany jest, no faktycznie jest troszeczkę cieńszy od centrum tutaj grzałki grota, więc ten lepiej grzeje gruby, aczkolwiek jak się tego troszeczkę dłużej przytrzyma albo temperaturę podniesie, to też robi praktycznie tą samą robotę, ale właśnie nim łatwiej dojść do układów, no i właśnie jakich układów? To jest mój główny grot nożowy. Czy wszystko się nagrywa? Nagrywa. Jest problem, bo mam awarię komputera, który służy do montażu, także dzisiejszy film będzie prawie bez montażu. Będzie po prostu na szybkim montażu. No i właśnie tym ostrzejszym łatwiej podejść na stalaki. Ja go lubię, bo właśnie często w tej obudowych pracuję. To SOP 8 czy tam SO 8. Prawo, lewo i nożykiem po prostu rozpuszczamy cukier w wodzie, rozpłynniamy lutowie. Prawo, lewo ściągamy układy. Bardzo fajnie się tym pracuje. Zresztą, kto mnie dłużej ogląda, to wie, że ja używam noża do wszystkiego. SMD-ki, robicie tu bąbelek, podchodzicie z boku, grzejąc dwa naraz pady, ściągamy wszystkie
elementy SMD, jakie się da, to jakieś diody, nie diody. I właśnie przez to, że on jest taki mocno ścięty, patrzcie, mogę bardzo dobrze podejść do krawędzi. Nie wiem, czy to widać. Tak, teraz powinien być fokus, powinno być dobrze to widać. Postaram się to zestawić z tym. Nie robię tego w lutownicy, żeby mieć zimne te groty. Żeby, o, widzicie? Tu jest ciężej podejść do krawędzi. Ciężej jest zacząć, żeby upłynnić pole lutownicze, upłynnić lutowie. Także właśnie to przewaga tego ściętego, że jest taki bardziej ostry jest. Co nim jeszcze? Opto też nim dobrze się ściąga. Prawo, lewo, nieważne z której strony. Czy również z tej strony, czasami nawet można tak i tam prawo, lewo, chociaż ja zawsze wolę w taki sposób operować i wylutowywać elementy. No dobra, to jest grot nożowy. No właśnie, on sobie czasem średnio radzi na bardzo dobrze chłodzonych polach masowych. Czuć, że faktycznie nim nie zdziałamy cudów. Zwykle używam na 300, na 350 stopni te groty. To jest numer ściętego nożowego i już wam pokazuję. Wszystkie te groty będą wypisane w opisie. Miałem taki film, nowy sprzęt od Renexu, tam wszystko też miałem wypisane w opisie. To jest gruby nożowy, ten na górze. No, także ten nożowy. Tak, on czasem sobie nie daje rady z dobrze chodzonymi rzeczami. Załóżmy, tutaj mamy tranzystor, widzicie? Też fajnie się nim można wylutować tranzystory, ale ten tranzystor jest na przykład już na radiatorze. I wtedy wchodzi nam taki grubas do rynien. To jest największy grot z tej serii tych właśnie takich ściętych. Tu jest jego numer, 966 końcówka. Jest też jakiś chyba taki przedłużany, żeby miał dłuższą tą sztangę. Ja mam chyba ten zwykły, tak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie, i on przez to, że ma taką dużą pojemność cieplną, bo to jest naprawdę masywny grot, porównajmy go z tym nożowym. Zobaczcie, nawet ta baryłka grzewcza, jeśli chodzi o średnicę, to jest przepaść. I tym grubasem na 300 stopniach jestem w stanie zrobić więcej niż właśnie tym nożowym nawet na 350. No więc on bardzo się fajnie nadaje do takich rzeczy, do kondensatorów na płytach głównych. Na przykład tu mamy kartę jakąś tam graficzną, przewlekane kondensatory, jeśli są właśnie bardzo dobrze chłodzone, jak tutaj mamy potężną masę, bez ścinek w PCB, bo takich, które pomagają lutować, że nie tak dobrze odprowadzane ciepło. Bardzo dobrze taki grubas działa. Tym grubasem też bardzo dobrze można takie układy duże podejść. Ja właśnie robię takie energoelektronikę bardziej, no ale tym już grubasem nie zrobimy tych właśnie układów jakichś tam biosu, tranzystorów, jakichś takich rzeczy. Także on jest na pola masowe. Nim też bardzo dobrze się wylutowuje lutowane radiatory. Załóżmy, mamy radiator i no pole masowe, załóżmy duże na całe tutaj, załóżmy na całą płytkę by było. No i radiator. I tym świetnie, naprawdę na 300 stopniach da się radiatory nim wylutowywać, gdzie takim nożykiem to na 400-450, no ciężko to idzie. Także to jest taki grubas do zadań specjalnych, jakieś alternatory w samochodach, jak trzeba jakieś uzwojenie polutować, to też tam spokojnie tym grotem bardzo dobrze się pracuje, nawet na tak niskiej temperaturze jak 300 stopni. No, pojemność cieplna robi robotę. Dobra. Mamy dwa po prostu najczęściej używane przeze mnie groty. Kolejny super turbo precyzyjna robota. Ostatnio tam grzebałem coś w MacBooku. No tutaj jakby na takiej płytce to tam ten, no jakieś poprawiania takich tam, wiecie, minimalnych. To można zrobić wszystkim tak naprawdę, tak? Taki SOT 23 tutaj jest w obudowie. TL431. Też spoko, ale załóżmy, już idziemy na płytę główną. Płyta główna. O, i mamy taką drobnicę. To zobaczcie, ten grot się wydaje nagle duży przy tej drobnicy i on jest właśnie do takich rzeczy. Tu mam jakiś mikroscalak, o tu, chcemy każdy pin po pinie, na przykład jeden po drugim, on jest, patrzcie, ja mogę dosłownie przeskakiwać po nóżkach tego, tylko na nim często trzeba pracować na 400 stopniach, końcówka nie jest zwilżalna, więc to też jest problem, że bąbelkiem, żeby pracować, trzeba na łyżwie pracować, czyli tak trochę dalej tutaj, nie możemy końcówką pracować, tylko trzeba bąbelek robić trochę dalej, jeśli chcemy pracować właśnie bąbelkiem, ja lubię pracować bąbelkiem. Chyba wiecie, o czym mówię, jak welderem pracowałem, to zawsze był właśnie bąbelek. Groty JBC są bardziej suche właśnie. Nawet na sucho ciężko wejść, zacząć lutować. Welderem jakoś łatwiej mi to szło. No ale przepaść mocy i wyboru grotów jest ogromna. Także to jest taki do precyzyjnej roboty, jakieś gniazda, załóżmy gniazda mikro USB, USB-C, tu widzicie jakieś tam MOSFETy. Tylko na takich polach masowych ciężko może być. No ale musiałem wybrać 4 groty ulubione, no to wybieram 4 ulubione, którymi według mnie da się praktycznie wszystko zrobić. No więc ten mały to chyba o nim więcej nie muszę mówić. Jak macie pytania, piszcie.
No i kolejny, w ogóle niespodziewany pewnie przez nikogo, łopata. Ta łopata ma 32 mm. Numer łopaty, już Wam pokazuję jeszcze numer giętego. Gięty grot, numer, bardzo fajny grocik. No i łopata z numerem takim. Tu jeszcze Wam pokażę na karteczce. Ona ma 32 mm średnicy. Nie, średnicy, szerokości, przepraszam, szerokości. Do czego łopata się przydaje? No, tu na laptopie może do niczego się nie przydać. Patrzę, myślę. Ona się świetnie nadaje do tego, żeby rozgrzać jakąś dużą masę. To Wam pokażę na karcie graficznej. Mamy kartę graficzną, cewki. I teraz zobaczmy, czy się zmieszczę. Odsunę sobie tą stację, bo mi trochę przeszkadza. Patrzcie, tu mamy mega dużo masy i cewki. Załóżmy, no prawie trzy jestem w stanie naraz podgrzać. Załóżmy, że nawet bym sięgnął dwie. To grzejąc tą masę do 300 stopni przez 10 sekund, potem łatwiej będzie cokolwiek na niej zrobić. Czy nawet odlutować tutaj te kondensatory, jak ktoś tu przygrzeje, będzie spoko. Ja tego używam głównie do napraw przetwornic, zasilaczy impulsowych. Tu od spodu widać, powinien być mostek prostowniczy. Nie chcemy grzać hotem, pyk, zobaczcie. Tu akurat jest miejsce, bo czasami jak nie ma miejsca, też ciężko podejść. Przydałoby się różne takie średnice, no ale to są dość drogie groty. Podchodzę pod mostek, wszystkie cztery nóżki na raz wyciągam. Oszczędzam czas, szarpanie, nerwy, oszczędzam wszystko. Tu jest jakiś szeroki kondensator. Podjeżdżam sobie od boku płytki, bo akurat jest taka możliwość. Tym byłoby ciężko. Wiadomo, można, jak nie macie takiej łopaty, to jest taki patent stary, że po prostu bierzemy drut miedziany 1,5 m², robimy takiego banana, no i wtedy nawet byle jakim grotem jesteśmy w stanie nagrzać na raz dwa. No taki trik. Ja to używam też do wylutowywania transformatorów impulsowych. Zobaczcie, tu mamy transformator. Takie coś wylutować to jest rzeźba. Trzeba grzać albo płytką, hotem wyciągać. No nie lubię używać hota. Jak mogę nie grzać całego układu, całej płytki, to tego nie robię. No tutaj zobaczcie, podchodzę pod wszystkie piny, lidlówkę, wszystko, citeki, jakieś tam noko naprawiam. Podjeżdżam z jednej strony, naginam troszeczkę delikatnie, żeby nie połamać tutaj tych przyczepów uzwojeń do nóżek. Potem z drugiej strony, albo też taką metodą prawo-lewo, prawo-lewo, prawo-lewo i nam sam wypada transformator. Transformatory też są super chłodzone, bo są nawinięte miedzią. Także taka łopata naprawdę też na 300 stopniach, na 350 przy transformatorach robi mega, mega robotę. Także to jest taki dość wybór nietypowy, ale powiem Wam, od kiedy mam tą łopatę, to używam dosyć często. Tak samo wylutowywanie wszystkich goldpinów, jakieś tam lidlówkę rozbierałem, to wyświetlacz, tylko jest cyk do wyświetlacza, 20 pinów, jak jest jeszcze nawet dłuższy, to tylko poszuramy, wychodzi wyświetlacz. Także do rozlutu elementów ta łopata jest petarda. Oraz jeszcze na przykład czasami, tutaj ten akurat jest dość łatwo polutowany ten w tym przypadku radiator, ale czasem radiator właśnie ma dwa na bokach tutaj, dwa piny na bokach i na przykład dwa tutaj po bokach. Albo są z takiej blachy radiatory właśnie w jakichś citekach, w lidlówkach, no to podjeżdżamy sobie, załóżmy, żeby tutaj były dwa piny, jeden, drugi jestem w stanie elegancko rozgrzać, podnoszę sobie jedną stronę tego radiatora, potem drugą stronę radiatora, potem sobie tym radiatorem wjeżdżam na przykład na jeden MOSFET, albo jakby były dwa MOSFETy obok siebie, to jestem w stanie, często jest tak, że tu jest MOSFET i tu jest kolejny MOSFET, jestem w stanie dwa MOSFETy naraz grzać, ten grot jest naprawdę super. No, to tyle chciałem Wam powiedzieć o tych grotach, w sumie nie wiem ile się rozgadałem, 10 minut, żeby ten film nie był długi, bo ja mam niestety zdolność do długich filmów. Kolejne groty jakie mam, może Wam na szybko powiem. Tu mam taki długi grot z takim numerem, nim czasem jak jest ciężkie dojście, on jest bardzo fajny przez to, że jest wydłużony, rzadko używam, minifala. Minifale mam dwie, jedna jest duża, największa, potem jest najmniejsza, powiem Wam szczerze, ta czasem się nadaje do zbierania, tylko ona mało zbiera, ta jest za duża, więc wydaje mi się, że średnią powinien mieć, nie mam, jeszcze nie przetestowałem, także nie jestem w stanie Wam więcej nic powiedzieć o minifalach. Chociaż tą dużą minifalą coś tam robię, nie? Kształt tej minifali jest taki dosyć płaski. Kiedyś w Wellerze miałem zupełnie inną minifalę. Taką bardziej pionową, takie kopytko. To powiem Wam, już miałem tak, że tylko minifali używałem, nawet noża już nie używałem. No ale niestety nic mi tego Wellera jeszcze nie nastąpiło. Czekajcie, ja go tutaj próbuję sięgnąć, żeby Wam porównać. Widzicie?
zupełnie inny menisk. Ten jest krótszy, o bardziej okrągły, ten jest bardzo podłużny, taki dziwny. Także tym, to jest Weller, nie? WSP80. No, także ten Wellerek był dla mnie o wiele lepszy, był o wiele fajniejszy. Może średnia minifala JBC właśnie będzie taka jak on, więc może wrócę kiedyś do użytku głównie minifali, chociaż ten nóż ścięty, powiem wam, bardzo mi się podoba. Jak ja mam jeszcze groty? Mam jeszcze mały nożyk. Powiem wam, to jest bardziej chyba, mi się wydaje, do laptopów, do takich małych właśnie dobrze chłodzonych układów. Ja takich rzeczy nie robię. Każdy musi pod siebie dobrać groty, nie? Wiecie jak jest. No na przykład takie, o, taki mały MOSFET, nie? Power MOSFET. Dość precyzyjne podejście, bo to jest mały, mały nóż, więc to jest do takich rzeczy, mi się wydaje, bo tym nożem nie podejdziemy, tamtym średnim, ani tym ostrym nawet. Ten mały nożyk spoko, aczkolwiek czuć po nim, że on jest faktycznie, widzicie jak jest cienki? Jest cienki, więc on też nie ma takiego przekazania mocy, a ja robię najczęściej energoelektronikę, która jest dosyć dobrze chłodzona. To mówiłem, tutaj właśnie, o, mam z przedłużaną sztangą gięty taki paluch, ten grot Daniel Rakowiecki, którego serdecznie pozdrawiam, widziałem na jego filmie, wziąłem, kilka razy używałem, nie jestem fanem, ale w sensie grota, nie Daniela. No taki po prostu jest, nie? Jest i jest, wziąłem, bo musiałem się czymś zasugerować. Mam przedłużoną sztangę. Pokażę wam do telefonu. Bo te sztangi mają dwie długości. Większość właśnie grotów jest na krótkiej sztandze. Mają wszystkie takie same długości z grubsza. Także wracałem pod mikroskop. Jest, bo jest, nie używałem, więcej się o nim nie wypowiem. I jest bardzo fajny grot, który dostałem. Taki specjalny, takie kopytko wcięte. Tu jest jego numer. To jest do lutowywania przewodów, do płaskich powierzchni. No w ogóle do lutowania przewodów grubych, jakichś tych. Bardzo fajnie też lutuje. Bardzo fajnie się sprawdza na uzwojeniach alternatora, ale to jest bardzo grot specjalistyczny o wąskim zastosowaniu, jakby takim uniwersalnym. No więc to jest takie po prostu kopytko, tak? Jak to było? Reklama kopytko. O, kopytko. Kosztowania złotówkę. Co mi pan tu napisał? Kopytko. Nieważne, dobra, gadam już głupoty. Także to też taki fajnie mieć, ale no jakby specjalnie kupować tam do innych rzeczy raz na rok, to tak nie wiem, czy się komuś to opłaca, nie? No dobra, to by było na tyle z rzeczy Renexowych. Z rzeczy, które przyszły jeszcze na Black Friday, to przyszła mi T2S do testów. Przyszedł mi OON, także może oscyloskop OON, 200 MHz, także robiłem posta o podsumowaniu Black Friday. Jeszcze firma All Powers, taka, która robi powerbanki przenośne solarne, napisała do mnie, że jest rozdanie, także będzie wszystko w opisie tego filmu. Po prostu tam na Facebooka wchodzicie, oni tam niby chcą, żeby pokazać produkty All Powers, które używacie, ale wystarczy napisać, że nie wiem, lubię All Powers, coś takiego, bierzecie udział w losowaniu. Także wystartujcie, może coś fajnego zgarniecie. Pamiętajcie, żeby porównywać oferty, bo dużo tych ofert na Black Friday to wcale nie jest jakaś super oferta. Nie kupujcie kompulsywnie, impulsywnie, tylko przemyślane zakupy. Ja wam tylko prezentuję. Nie zachęcam nic do nikogo, nie namawiam, po prostu pokazuję jak jest. Sami musicie zdecydować. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się w komentarzach, widzimy się w opisie. Trzymajcie się, cześć. Jeszcze o samej stacji. Ja wziąłem tą stację, jakby to powiedzieć, zwykłą, bo jest jakiś tam asystent lutowania, to uznałem, to jest niepotrzebne, to jest tylko jak na jakiejś produkcji. Różnica w cenie jest, stacji była dość spora, więc wolałem po prostu więcej grotów sobie wziąć. I co jeszcze? Może wam pokażę tutaj, jak ona, w jaki sposób ona grzeje. Wsadzimy sobie jakiś grot. Tu jest taki bar graf mocy, po którym na przykład właśnie widzę po grotach. O, widzicie? Power. Jak grot bardzo jest duży, dobrze oddaje ciepło, to ten power potrafi wynosić, nie wiem, 15-20% podczas lutowania, a jak grot jest malutki, słabiutki i słabo lutuje, jest 3-4-5%, znaczy, że grot swoją pojemnością cieplną nie jest w stanie przenieść mocy. Także proste menu, ale trochę mnie wkurza w tej stacji, że muszę w nią odkładać, bo wcześniej miałem Wellera, który, wiecie, stawiałem sobie blisko, mogłem sobie tu lutować, a teraz muszę całą ręką po prostu odkładać to. Wiem, że można dokupić podstawki, no ale taka ta stacja jest. Da się do tego przyzwyczaić, już mnie to tak nie denerwuje, nie irytuje, ale na początku ciężko było się przesiąść. Rączka T245, cały czas jestem na gąbce, używam wody, tego używam rzadko, tutaj tego czyścika, tak naprawdę chcę coś bardzo dobrze wyczyścić, jakiś problematyczny grot, to dopiero wtedy tego używam. Destylatu nie leję, kranuwa, zobaczymy jak długo wytrzymają. Standardowo używam 350 stopni.
Tak, widać 350 stopni standardowo. Jak wiem, że będę długo trzymał, żeby nic nie przepalić, to faktycznie zjeżdżam na 300. Jak długo się tam męczę, morduję, no to ustawiam właśnie sobie 300 stopni na lutownicy. No dobra, teraz naprawdę kończę. Widzimy się na dole. Hej. A tu jeszcze się poparzyłem, paluszka. Bo tu jak wylatują mi cyny, zrobiłem tak i poparzyłem się. Dobra, do trzech razy sztuka. Cześć.